Na koniec naszej uroczystości, jak co roku, odbędzie się przedstawienie teatralne, w którym wystąpią uczniowie naszej szkoły. W tym roku to są Fragmenty grzechów Stefana Żeromskiego, którą wyreżyserowała pani Anna Ignasiak, nasza polonistka. Rozumie się, że nie widziałam, jak żyje w podobnej zarozumiałości. Ejże, panno Zofio, nie wywołuje wilka z lasu. Słyszy pani, pan Bukowicz gotów utrzymywać, że i ja jestem nim zakochana. Tak. Lubię takich gotów utrzymywać, bo utrzymuje ten, to stare jakieś hipotezy. A tu prawda w oczy szpicrutą bije, aksjoma tworzy. Zresztą, co ja sobie będę zawracać głowę jakimiś tam hipotezami, aksjomatami? Wobec istot tak ubogich duchem, nieprawdaż? Wobec istot tak ubogich duchem, tak pani sądzi. No, drogie panie, jeżeli macie zamiar się na mnie obrażać, to ja mogę się stąd wynieść. Naturalnie, po zgodzeniu kawy ze śmietanką, o których już tylekroć mieliśmy sposobność mówić, a które z dziwnym uporem wodzą w dziedzinie widm powiernych. Otóżmy sobie jeszcze raz. Po zgodzeniu kawy ze śmietanką. Jest dla niej osobą zupełnie obcą, a doznaje ze strony panny Janny tyle pieczołowitości, tyle serca, doprawdy, że to rzadko, bardzo rzadko w dzisiejszych czasach. No, tak, bardzo. Pan to drwi z najwyższych rzeczy. Mówiono tutaj, że pewna piękna istota była względem mnie płomienną nienawiścią. Nienawiścią? Bynajmniej jest to los biednej nauczycielki, że każdy, kto tylko chce, może jej dokuczyć. A jak to już raz powiedziałam, jestem do tego przyzwyczajona. Nie powiedziała pani tego jeszcze ani razu. No nie należy mi złych przyzwyczajeń. Pani jako biedna, no, ale dumna nauczycielka... Cicho, przemierzły! Pani Anna, niech go pani za każdą taką niegodziwość połapie i basta! Mnie się zdaje, że lepiej udać się w pokorę. Zaczyna mecenasik ciskać na panią kamieniem. Pani na niego... Cegło! O, właśnie. To jedyny środek. Ale gdzież tam, żeby zamykać mu usta? Dobrze, dobrze, znamy te ojca dowcipki aż nadto. Kiedy to rzeczywiście słowa nie dasz powiedzieć. Cóż, Julika, mówię co złego. Dobrze, dobrze, nie chodzi, piję kawę. Nie wiedziałam, że los nauczycielki jest tak pożałowania godnym. No, jakie talenty młodzież ma, to mogliśmy również podziwiać dzisiaj w inscenizacji, którą przedstawiła w tym dzisiejszym, na tej dzisiejszej uroczystości młodzież klasy, młodzież szkoły, tutaj jeszcze drugiego liceum. Fantastyczne przedstawienie. I z tej okazji chciałbym serdecznie pogratulować zarówno laureatom tego konkursu ogólnopolskiego, jak również młodzieży, która występowała przed chwilą w pięknej inscenizacji. Naprawdę wspaniała gra aktorska. W ogóle chciałbym pogratulować sukcesów młodzieży tej szkoły. Dyrektor mówił o tych sukcesach. Młodzież tej szkoły ma duże osiągnięcia w konkursach wojewódzkich, w konkursach ogólnopolskich. No, chciałbym również życzyć młodzieży i pogratulować młodzieży klas pierwszych, którzy dzisiaj ślubowali, że wybrali tą właśnie szkołę. Chciałbym, aby ta młodzież czuła się dobrze w tej szkole, aby rozwijała swoje talenty i umiejętności. A to, co mówił dyrektor o absolwentach tej szkoły, że przed tą młodzieżą drzwi stoją otworem. Naprawdę absolwenci tej szkoły mają ogromne sukcesy w wielu dziedzinach. Dodatkowo na święto Bartona swój finał znajdują konkursy. Wiedzę o Stefanie Żeromskim, na najładniejszą pracownię, a sportowym akcentem towarzyszącym obchodom są turnieje piłki siatkowej, puchar dyrektora liceum i przewodniczącego Rady Rodziców. Jednocześnie uzyskała prawie 100% punktów możliwych do zdobycia, także serdecznie gratuluję. Jest to Justyna Kulik z klasy drugiej HD. Drugie miejsce, również blisko 94%, Anna Golenia z klasy trzeciej HD. I trzecie miejsce, również wysoka nota, Agnieszka Wróblewska z klasy trzeciej HD.
chciałam powiedzieć, że jest to konkurs, który organizowany jest co roku. Konkurs, w którym brane są pod uwagę różnorodne kryteria, między innymi wystrój wnętrza klasy, gazetka tematyczna, gazetka klasowa, wyposażenie klasy. Młodzieży przede wszystkim gratuluję pomysłowości i wybór był naprawdę trudny, a dyplomy tylko trzy. Trzecie miejsce zajęli uczniowie z klasy drugiej o profilu menedżerskim. Bardzo gratuluję. Miejsce drugie przypadło klasie pierwszej biologiczno-chemicznej. Jak co roku, tak w tym graliśmy turnieje piłki siatkowej, turniej piłki siatkowej dziewcząt o puchar dyrektora szkoły. Pierwsze miejsce zdobył zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 2. Przedstawicieli poproszę. Gratulacje również dla pani dyrektora szkoły w zespół drugie miejsce zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1, a trzecie, drugie LO. W chłopcach turniej o puchar przewodniczącego Rady Rodziców bezkonkurencyjny był zespół szkół ponadgimnazjalnych numer 1. I tu przedstawicieli poproszę również. Międzynarodowy. Także szóste miejsce to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie osobiste Anety i chyba szkoły, a także Borusa. Warto również powiedzieć, że obok Anetyki występowała tam Kalinka Chodnicka, która tutaj odbiera nagrodę i także ma bardzo ładny wynik. Też gratulujemy Kalinie. Jako baczna obserwatorka naszej rzeczywistości, a w szczególności świata szeroko pojętej kultury, muszę z przykrością stwierdzić, że nastały trudne dla jej rozwoju czasy. Powszechnie wiadomo, że panuje era telewizji oraz internetu i zdaje się, że wszyscy zapomnieli już o skarbnicach nieziemskich przedmiotów, jakimi są muzea. Dlatego tak cieszą się na widok ludzi, którzy nie sądzą, że wszystko da zobaczyć się na monitorze bądź ekranie telewizora. I chciałabym podzielić się z wami opowieścią o jednym z nich. Człowieku, który poprzez swoją ciężką pracę przyczynił się do powstania sprawnie działającej kulturalnej instytucji. Jego historia rozgrywa się w moim rodzinnym mieście, Roszowie Mazowieckim. Zaś efektem pracy jest pierwszy w Polsce umiejscowiony na wolnym powietrzu muzeum z kansem rzeki Lipcy. Rzecz dotyczy pana Andrzeja Kowalczyka, założyciela Stowarzyszenia Przyjaciół Pilicy i Nadpilicza. Wyobraźcie sobie, że pomysł utworzenia skansenu narodził się w jego głowie już 20 lat temu. A miejsce to nigdy nie miało być zwykłym i schematycznym muzeum. Cieszę się bardzo, że mówił nasz szacowny absolwent, ksiądz biskup Ireneusz Mękalski, zdążył dotrzeć na tę właśnie część, bo teraz chciałbym oddać mu głos, żeby zechciał opowiedzieć może o tym, jak on przeżywał naukę w drugim liceum, może wspomnieć coś o także o tym święcie patrona, w którym osobiście uczestniczył. Zapraszam. Kiedy wszedłem do środka, poczułem i atmosferę jak przed 45 laty. Piękna, serdeczna atmosfera, wielka życzliwość, która mnie przywitała w tej szkole. Poczułem się od razu jak u siebie w domu. Kiedy wszedłem do liceum, na dzisiejszą uroczystość zostałem przywitany przez bardzo sympatyczne dziewczęta. Myślę, że wszystkie dziewczęta są takie całej szkoły.
Panu dyrektorowi gratuluję wszystkim i grupom pedagogicznym gratuluję wielkiego poziomu i tej życzliwości, która panuje w szkole na co dzień. Bo w takiej tylko atmosferze człowiek może się rozwijać intelektualnie, ale także i duchowo. Mieliśmy tu możliwość również spotkać biskupa Pękalskiego, który jest absolwentem tej szkoły. Także no, wielu takich zacnych absolwentów ta szkoła ma. Może życzę, aby tych osiągnięć młodzież miała jak najwięcej, życzę nauczycielom, aby byli dumni z osiągnięć swoich wychowanków i wszystkiego najlepszego. Życzę młodzieży i nauczycielom tej szkoły.